Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie kącika kulinarnego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam nasze następne ulubione danie, a będą to placuszki jaśki, które podamy z dwoma rodzajami sosów oraz z pyszną sałatką. Serdecznie zapraszam. Do placuszków jaśków przygotujemy dwa rodzaje sosów. Sos pieczarkowy oraz sos porowy. Zaczniemy od sosu pieczarkowego. Do jego przygotowania potrzebujemy pokrojonych pieczarek oraz zeszklonej na maśle cebulki. Do podsmażonej cebulki wsypujemy pokrojone pieczarki. Pieczarki z cebulką przyprawiamy solą i pieprzem do smaku i dusimy na wolnym ogniu. Dodajemy również przyprawy warzywnej i będziemy dusić. Do uduszonych pieczarek z cebulą dodajemy trochę słodkiej śmietanki, z czego powstanie nam pyszny, kremowy, pieczarkowy sos. Przygotujemy teraz kolejny sos, sos porowy. Do jego przyrządzenia potrzebujemy pokrojonego pora oraz serki topione. Por kroimy drobniutko. Pokrojony por wrzucamy do garnka, w którym zagotowaliśmy małą ilość wody i wszystko razem dusimy pod pokrywką. Por mamy już uduszony, jest mięciutki. Dodamy teraz do niego sera topionego i całość podgrzewamy do całkowitego roztopienia. Sosy do naszych placuszków mamy już gotowe. Można je zblendować albo zostawić w takiej formie jak u nas. Nasze placuszki jaśki podamy z bardzo prostą sałatką. Do jej przygotowania będziemy potrzebować sałaty, pomidorów oraz ogórka. I przyprawimy ją zwykłym sosem winegret. Do przygotowania naszych placuszków potrzebujemy pierś z kurczaka. My pokroiłyśmy pierś już w drobną kostkę i razem z cebulą i przyprawami odstawiłyśmy na 2 godziny do lodówki. Do 6 żółtek dodajemy 6 łyżek mąki ziemniaczanej i całość ucieramy na gładką masę. Do fileta z kurczaka dodajemy połączone żółtka z mąką ziemniaczaną i wszystko wymieszamy. Tak przygotowaną pierś z kurczaka doprawiamy solą i pieprzem do smaku, a następnie dodajemy ubitą na sztywno pianę z białek. I wszystko mieszamy. Gotowego kurczaka smażymy na rozgrzanym oleju. Tak wygląda gotowe danie. Nasze placuszki jaśki już upieczone. Podajemy z dwoma rodzajami sosów i z pyszną sałatką. Życzę wszystkim smacznego.